Witam bardzo serdecznie. Jeżeli jeszcze nie wymieniłeś dysku HDD na SSD, to polecam, ponieważ taka wymiana znacząco przyspiesza działanie Windowsa oraz skraca czas uruchomienia komputera. Prędkość odczytu starego dysku to 21 MB w moim przypadku, a zapisu 26 MB na sekundę. Program całkiem fajny, Crystal Disk Mark pozwala na sprawdzenie prędkości. No i tutaj mamy dysk SSD SU800 od ADATA, który się szczyci prędkością 500 coś mega zapisu i odczytu, ale w moim przypadku być może stary to laptop 284 i 260 odpowiednio. Niestety to jest połowa wartości, które deklaruje producent, ale może to dlatego, że mam starego laptopa. Jeżeli mamy zamiar wymienić swój dysk HDD na SSD i starego już nie montować, to pamiętajmy, aby przygotować botowalny, czyli rozruchowy pendrive z Windowsem. Inaczej po wymianie dysku po prostu nasz komputer się nie uruchomi. Potrzebujemy do tego pendrive'a minimum 8 GB, no i czasu. Wybieramy jeszcze na starym dysku. Odpalamy komputer, wyszukujemy, gdzie pobrać narzędzie do tworzenia właśnie botowalnego, czyli rozruchowego dysku i go po prostu tworzymy. Mając ten dysk, możemy spokojnie przystąpić do procedury wymiany twardego dysku w laptopie. W przypadku dosyć starych laptopów jest to bardzo prosta czynność. Jest jedna duża klapka z tyłu, którą jedną śrubką należy otworzyć i naszym oczom ukazuje się dysk. Akurat w moim przypadku są dwa miejsca na dysk twardy, ale ja starego już nie chcę używać, wolę sobie wymienić na nowy. Dysk SSD to dysk półprzewodnikowy, nie zawiera ruchomych części, jest podobny w działaniu do pamięci flash, czyli takie jak w USB, a półprzewodniki to substancje krystaliczne, których właściwości maleją wraz ze wzrostem temperatury. Na filmie widać czynności, kolejności odkręcenia śrubek, nie ma co tutaj za bardzo się nad tym rozwodzić i komentować, dlatego wolę troszeczkę opowiedzieć o dysku SSD. Jakie znaczenie ma temperatura dla dysku SSD? Po prostu one są przystosowane do pracy w zakresie temperatur aż od minus 40 stopni Celsjusza do plus 85 stopni Celsjusza. Ale te skrajne temperatury dotyczą jedynie dysków nowych NAND, NAND typu SLC, jakim właśnie jest dysk ADATA SU800. Starsze dyski już przy temperaturze minus 25 stopni po prostu gubią dane. O tyle jest to ważne, ponieważ dyski SSD przeważnie montowane są i wykorzystywane w laptopach, które, jak wiemy, transportujemy w różnych warunkach pogodowych. Dyski SSD są bardziej odporne na wstrząsy w czasie pracy, czyli praca w terenie i w komunikacji, oraz na upadek z wysokości. Stary dysk możemy takim konektorem podłączyć sobie do naszego laptopa i odczytywać z niego dane. No i to już cały proces jest bardzo prosty, kilka śrubek. Należy pamiętać o reinstalacji systemu Windows, jeżeli chcemy osiągnąć przyspieszenie jego pracy. Polecam.